Szczęść Boże, coś wam powiem. Z Bogiem nie można się nudzić i liczyć na spokój. Przekonała się o tym para seniorów, która oczekuje potomstwa. To już pierwszy akcent zwiastujący dalszy ciąg wydarzeń. Utrata mowy przez Zachariasza to kolejny krok, a później jest przyjście Maryi z Jezusem w łonie, czas narodzin i obrzezania. Właśnie w Izraelu ten moment obrzezania i nadania imienia był najważniejszy, bo nosił miano zawierania przymierza z Bogiem. Zapewne gospodarze, jak i goście spodziewali się, że będzie to tak jak zawsze na takich uroczystościach. Najpierw rytuał, a później biesiada. I w tym opisie wydarzeń przechodzimy od radości przez zdziwienie do strachu. Jak w niejednym filmie akcji. A wszystko przez jedno niezwykłe dziecko, które jest powodem tego całego zamieszania. Bóg chciał, aby imię syna Elżbiety i Zachariasza nie było owocem ich wyboru, czy też spełnieniem życzeń krewnych. Oczywiście wzbudziło to opór i zmieszanie obserwatorów. Miało być po staremu, czyli miano nadać imię po ojcu. Tradycja tradycją, a Bóg zrobił to po swojemu. Imię Jan oznacza Bóg jest łaskawy, bo okazał łaskę rodzicom, dając im potomka. Okazał łaskę ludziom poprzez późniejszą działalność Jana. Okazał łaskę wszystkim, bo dał nam swojego syna zgodnie z tym, co głosił Jan. To, co się dokonywało w domu Elżbiety i Zachariasza, właśnie wzbudziło podejrzenie wśród przybyłych. Oni zrozumieli, że zadziało się tu coś niezwykłego. Przecież nie na każdej uroczystości niemy odzyskuje głos. Krewni nie znali całej historii, która rozgrywała się w domu Zachariasza i Elżbiety. Kimże będzie to dziecię? Pytali goście. Nikim. Dokładnie nikim zwyczajnym ani nadzwyczajnym. Po prostu było i wyrosło na człowieka, który miał do odegrania jedyną i niepowtarzalną rolę. W Janie przypominamy sobie o naszych narodzinach, o naszym życiu, które nie różni się od wielu innych istnień, a mimo wszystko jest jedyne w swoim rodzaju. Nikt nikogo nie jest w stanie zastąpić, bo każdy z nas jest niepowtarzalny. I to jest piękne, że choć wyglądamy podobnie, robimy te same rzeczy, to mimo wszystko tak bardzo się różnimy. W tej różnorodności tworzymy takie powiązania i takie relacje, że wzajemnie się uzupełniamy i umacniamy. Kiedy więc wydaje ci się, że twoje życie jest zwykłe, to gdzie się podziała w tobie radość z tego życia? Gdzie się podziało przekonanie, że nawet w tej szarej codzienności Bóg maluje całą paletą barw każdy twój ruch i twoje działanie, by podkreślić twoją szczególną rolę? Swoim życiem mamy zapowiadać i wskazywać na Jezusa. Tę godność i zadanie otrzymaliśmy już na Chrzcie Świętym. Zostaliśmy namaszczeni na proroka Jezusa. Dalej mamy się wzmacniać duchem, mamy dojrzewać. Nikt z nas nie jest niepotrzebny i zbędny, jak zwykło się mawiać w chwilach kryzysu. Bo naszej misji za nas nikt nie wypełni.